Otwórzmy psalm 139, jeszcze nie siadajcie, będziemy go czytać, wersety od 1 do 10. Psalm 139, wersety od 1 do 10. I wspólnie to słowo zwiastujmy, ogłośmy je, niech ono też wyda owoc w nas. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek, i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Przedziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Gdzież odejdę daleko od Twojego ducha, gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza. Tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Oto Słowo Boże. Rozważmy chwili ciszy to słowo. Słuchajcie, zapraszam Was na cały cykl spotkań o Bogu, o Bogu. I razem z Jezusem, który pokazuje nam Boga, prawdziwe oblicze Boga jako Ojca, będziemy tego Boga poszukiwać. To aż do Wielkanocy nam zejdzie i troszkę jeszcze dalej. Będziemy chcieli doświadczyć tutaj różnych przymiotów Pana Boga. To znaczy zrozumieć te przymioty i doświadczyć tego, co one wyrażają. I dzisiaj zaczynamy. Jest to przygoda tych spotkań, które we wszystkich miejscach naszej wspólnoty będą w te najbliższe 2 miesiące. To będzie przygoda, by coś się przemieniło w Twoim życiu duchowym, w Twojej modlitwie, w Twojej codzienności z Bogiem. I może warto często wspominać właśnie ten psalm 139, że Bóg Cię przenika. Bóg Cię przenika. Bóg o Tobie wszystko wie i dlatego dziś mówimy o Bogu, który jest wszechwiedzący. Bóg, który wszystko wie. Jaki jest Bóg? Słuchajcie, bo na końcu musimy zrobić jakiś egzamin. Czy wszystkie przymioty będziemy pamiętali? Bóg jest wszechwiedzący. Znaczy, Bóg wie o wszystkim, wiesz, i Bóg się nie dziwi. U Pana Boga nie ma tak, o, On? Pan Bóg nigdy nie powie, o, nie wiedziałem. O, Pana Boga nie może nic zaskoczyć. Nie możesz zaskoczyć Ty ze swoimi decyzjami, ze swoimi jakimiś głupotami. Pan Bóg wszystko wie. Tylko ta Jego wiedza nie ogranicza Twojej wolności. To nie jest tak, że albo Bóg jest wszechwiedzący i wtedy nie mam wolności, albo mam wolność i Bóg nie wszystko wie. Pan Bóg wszystko wie, ale nie ogranicza ta Jego wiedza Twojej wolności. Gdzie sięga ta wiedza Pana Boga? Otóż sięga w świat mikro. Popatrz na swoją rękę. I pomyśl sobie, że to są prawie, że no przed Bogiem to tak, ale dla nas nieprzeliczone ilości komórek. No może Agnieszka i inni lekarze tu obecni by nam więcej mogli powiedzieć, jakby tak pokroić człowieka, co tam w nim siedzi. Nie? A jeżeli popatrzymy, że my tych komórek nie widzimy, a każda z tych komórek składa się jeszcze z mniejszych części, a te mniejsze części okazuje się, że z jeszcze mniejszych części, to my się możemy pogubić. Nawet najwybitniejsi lekarze, chirurdzy i inni z naszej wspólnoty, kardiolodzy i
nie wszystkie specjalności pamiętam, tak? Więc wybaczcie, oni wszystko prawie wiedzą i są najlepszymi lekarzami, jakich znam, bo są moimi braćmi, siostrami, dlatego. Ale kompetencje cudowne, tak? Ale nawet oni nie są w stanie tego wszystkiego wiedzieć, co Pan Bóg wie w świecie mikro, ale też w świecie makro. Nie wiem, czy wśród nas jest jakiś fizyk albo ktoś, kto by zajmował się kosmologią czy astronomią. Daleko patrzą, mówią o teoriach świata i w gruncie rzeczy dużo mówią, że niewiele wiedzą. A Pan Bóg wszystko wie. W wymiarze mikro i w wymiarze makro. Pan Bóg zna twoją przeszłość. Może są różne rzeczy, które niesiesz, które cię obciążają i ty ich nie znasz, ale Pan Bóg zna, Pan Bóg wie. Pan Bóg zna twoją przyszłość. On wie. I teraz popatrz na Boga, który ciebie ukochał, Boga, który jest twoim Ojcem, jeżeli On taki jest, bo przede wszystkim jest miłością i wszystko wie, to jak zmienia się nasze podejście do Niego. To mogę otworzyć swoje serce przed Bogiem. To nie muszę się Go bać. Nie muszę uciekać. A przede wszystkim nie będę się chował. Schowaj się pod ławkę przed Panem Bogiem, boś zgrzeszył. No Mateusz nie da rady się tu schować, bo jeszcze no, mimo wszystko trochę urósł. Nie damy rady. Widzisz, tak jak ty, mówię do rodziców, wiesz wiele o swoim dziecku. Wiesz więcej o twoim dziecku, o stanie jego, niż ono samo. Tak samo Pan Bóg wie więcej o tobie niż ty. Tylko ta jego wiedza nie zniszczy cię. Wręcz przeciwnie, jest tak naprawdę zabezpieczeniem naszego życia, naszej wolności i tego, że możemy czuć przed Bogiem się bezpieczni. Zawalimy, zgrzeszymy, czasem nawet narozrabiamy. Przed Nim nie ma co uciekać. Przed Nim po prostu trzeba pobyć i powiedzieć, zmiłuj się, Ojcze. Nawet nie Panie, tylko zmiłuj się, Ojcze. I Pan Bóg wie, co w tobie siedzi. To znaczy zna twoje grzechy i wiesz, czym masz trudność. I wcale nie patrzy na ciebie przez to, aha, ten ma problem z tym, a ten problem z tym, a ten problem z tym. On widzi ciebie jako osobę. On zna twój ból. Zna twój ból. Wie, co niesiesz. Wie, co cię boli, co cię przeraża, co cię przerasta. On zna wszelki twój wysiłek. Ten domowy, ten rodzinny, ten zawodowy, ten wspólnotowy. On to wie. On to zna. I dlatego mówimy w tym psalmie, przedziwna jest dla mnie twoja wiedza, Panie. Przedziwna. Wielka i przedziwna. Zachwyć się tą wiedzą Boga. Kontempluj w tym tygodniu ten psalm, żeby odkrywać, żeby mów, chcę poznać, jaki jesteś wszechwiedzący Boże. Nie tyle skupiamy się na wszechmocy, co na wszechwiedzy. Bóg wie wszystko. To widzimy, że na przykład w Ewangelii Mateusza, jak tam się czasem, to jest słowo do tych, co się martwią wieloma rzeczami, nawet prześladowaniami i tak dalej. A Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, u was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. No, u mnie zawsze to jest mniej liczenia niż na przykład u Kasi. Już tutaj u Mateusza, tak? No, u Basi, co kręci tutaj, tak? Tutaj ładne fryzury sióstr, tak? No to tam jest wiele włosów, nie? No a my z Damianem to tu liczenia nie ma za dużo, nie? Widzisz? Ale nawet twoje włosy na głowie są policzone. To jeśli Bóg jest taki, to popatrzcie, jak ta wiedza Jego prowadzi nas do kolejnych przymiotów. Już by się chciało powiedzieć, no to On jest taki wszechmogący, nie? On jest taki miłosierny i tak dalej, i tak dalej. Ale spokojnie, wszystko po kolei. I nie chodzi o to, żeby znowu wiedzieć, żeby kolejny wykład o Bogu powiedzieć, tylko żeby tego doświadczać. Przenikasz moje zamysły, nie tajna Ci moja istota, nie? Ogarniasz, znasz już je w całości. My jeszcze wszystkiego nie wiemy,
a On już wszystko wie. Pomodlimy się teraz o takie doświadczenie właśnie tej wszechwiedzy Pana, o taką umiejętność odkrycia Ojca Wszechwiedzącego, żebyśmy po prostu przestali przed Panem Bogiem udawać, przestali przed Nim, nie wiem, chować się, tak, bo może nie zobaczy. Nie róbmy tego, co Adam i Ewa. Jak zgrzeszyli, to co robią? W krzoki. Ciekawe, czy krzypopa była, bo może wpadli tam, jak się chowali do tego błota. Oni się chowają i my też się chowamy przed Bogiem, ale nie ma sensu, bo Bóg widzi. Tylko widzisz często, kiedy, mówię tu zwłaszcza do tych pobożnych, wielu z was jest i wielu nas słucha, pobożnych, nas boli grzech. Ja upadłem. I widzimy siebie przez pryzmat grzechu. A Pan Bóg widzi ciebie przez te oczy pełne miłości. I ta Jego wiedza jest właśnie czymś takim. Spojrzeniem miłości. Rozważaliśmy dziś na spotkaniu modlitewnym prawdę o tym, że Pan Bóg wszystko wie. I tym tematem zaczynamy cudowny, myślę, w przeżyciu Twoim i moim, cykl spotkań modlitewnych o tym, jaki jest Bóg. Bóg, którego szukasz, Bóg, którego pragniesz, a przede wszystkim Bóg, którego objawia Jezus. I właśnie to, że Bóg wszystko wie, przenikasz i znasz mnie, Panie. Wiesz, kiedy wsiadam i wstaję, znasz moje zamysły. O tym rozważaliśmy dzisiaj. O tym mówi Boże Słowo. Pan Bóg wie, co jest w Twoim sercu. Zna Twoje plany, Twoje pragnienia. Wie, jakie są Twoje grzechy, jaka jest Twoja przeszłość, jaka jest Twoja przyszłość. Ta Jego wiedza wcale nie ogranicza Twojej ani mojej wolności. Ta wiedza jest związana z miłością, bo Ten, który Cię ukochał, naprawdę o Tobie wie wszystko. Co w związku z tym mamy robić? No nie ukrywać się przed Bogiem. Nie zamykać swego serca. Po prostu mów to, co czujesz, jak czujesz. Tak serce do serca, tak przyjaciel do przyjaciela, dziecko do ojca. Takiego Boga pokazuje nam Pan Jezus. I dlatego próbujmy przez cały tydzień właśnie tak zachwycać się wszechwiedzą Boga. Zachęcam, módl się często wersetami psalmu 139, zwłaszcza wersetami od 1 do 10. A jaki Bóg jest dalej? A to będzie na kolejnym spotkaniu, na które serdecznie każdego z Was, Ciebie zapraszam. Dobrego tygodnia.